Z nami Piotrek Wilczewski, trzeci tydzień treningu, 5 tygodni zostało do twojej walki z Aminem Asikainenem. Na jakim etapie w tej chwili jesteś? Na takim etapie, że mogę stwierdzić, że jest dobrze, a dokładnie mówiąc, dosłownie mówiąc, no to robię wytrzymałość taką siłową, robię takie treningi, można powiedzieć, Tomka, bo kiedyś z nim trenowałem i to się kiedyś mi sprawdziło i robię taką siłę i dynamiczną, wytrzymałość, czyli taką ogólną biegową. No i jak tutaj przed chwilą było widać, robię z trenerem tarczę, taką już technikę pod tego zawodnika. Jeszcze to nie jest może jakaś taka tarcza już, że tak powiem, że dynamiczna, ale na razie chodzi nam o to, jakieś takie założenia, jakieś akcje przerabiać. Przyjechał tutaj do ciebie, do Wrocławia, Andrzej Gmitruk, czyli te podręcznikowe 6 tygodni, 6-8 tygodni i trener, to wszystko tak powinno wyglądać, prawda? No chyba pierwszy raz w życiu mam czas na przygotowanie się poszczególnie do walki. Jestem z tego zadowolony, tak, trenuję w Wrocławiu, w klubie Maximus, u trenera Furdyny. Z jednej strony dobrze, bo mam blisko do domu, ale chociaż wolałbym tutaj siedzieć, bo na dzień dzisiejszy jeszcze dojeżdżam, ale od przyszłego tygodnia już będę tutaj mieszkał. Potrzebna jest cisza i spokój. Tak, trener jest, tutaj trenujemy. Pomaga też także i Mateuszowi. Mateusz ma walkę i Tarielowi, i tu chłopakom, i między innymi mi. I wydaje mi się, że czas, jeżeli chodzi o samą tarczę, na sali spędzamy tylko praktycznie, jeżeli chodzi ja z tych takich podstawowych zawodników. Jest to bardzo dobre, bo tylko czas poświęca mi. Jeszcze mamy 5 tygodni, mam nadzieję, że te 5 tygodni nie zmarnujemy. Bo powiedz mi, jak wygląda twoja sytuacja ze zbijaniem wagi, bo wyglądasz już takiego szczupłego na twarzy. Masz jakieś kłopoty ze zbijaniem wagi, czy ta waga już jest? Nawet się nie ważę, nie wiem jak teraz ile ważę, po prostu nie chcę mi się, bo też niby nie wiem jakiego kozaka, ale jakoś tam na tą psychikę oddziałuje to, że ważny człowiek dużo trzymał. Nie, trenuję normalnie ubrany, jestem może dzisiaj troszeczkę grubiej, dlatego że troszeczkę może tak nie za ciepło, chłodniej na sali, a no były święta, był Sylwester, no nie ukrywam, że lubię zjeść i dobrze zjeść. Jestem takim zwolennikiem smażonego, pieczonego, pikantnego, ostrego. Wiadomo, że potem się wagę łapie. Na pewno tą nadwagę miałem dosyć sporą, ale to samoczynnie. Jeżeli trenuję 2 razy dziennie, to nie wiem, ile bym ważył, to na taki czas, jaki mam do walki, to waga powinna mi spaść bez problemu. A ty kiedykolwiek w ogóle miałeś kłopoty ze zrobieniem wagi super średniej? Raz miałem właśnie na tą walkę w Stanach. Z tego względu, że tam było na sali klima, zimno, no można powiedzieć, no źle to na pewno znosiłem, ale kurde, musiałem wagę tam zrobić. Naprawdę, ja nigdy nie miałem problemu z wagą. Akurat w tej walce problem miałem, mówię, była klimatyzacja, no nie wyobrażam sobie, trenowałem 2 razy może tylko na sali bez klimy i nagle mi leciało 2,5 kilo, no to jest dużo, a tutaj 600 gram, no to musiałem naprawdę nie jeść i jeszcze ciężko trenować i jeszcze tak mi waga nie leciała. Ale tu jest dobrze, może dzisiaj troszeczkę jest chłodnie, może, ale nie tak chłodno jak było tam. Niektórzy ukrywają takie informacje, dla niektórych to nie ma znaczenia. Z kim sparujesz? Może inaczej, z kim będziesz sparował na tym ostatnim etapie? Nazwisk jest parę. No nie chcę teraz konkretnie powiedzieć kto, bo sam do końca jeszcze nie wiem. Nie chcę tutaj wymyślać i kłamać. Trener rzucił mi 3 nazwiska. Nie wiem, może bardziej mi się trener na ten temat wypowiedział, dokładnie kto to jest. Ja to może usłyszałem, wiem, że to są dobrzy zawodnicy. Nie wiem, jak to będzie z ich okresem przygotowawczym do swoich walk. Ale ja mówię, na początku zacznę tutaj zawodnikami takimi podobnymi stylem, może troszeczkę lżejszymi, a później już trzeba będzie kogoś mocniejszego osiągnąć. I to pytanie wolałbym z trenera kierować do trenera, bo trener już tam dokładnie sobie coś tam obmyślał. Oglądałeś kilka walk Asikainena, jakie on zrobił na tobie wrażenie? Jest zawodnikiem, tak, oglądałem, jest zawodnikiem boksującym nietypowo zawodowo, czyli może to jest spowodowane tym, że nie ma takiego trenera typowo zawodowca. Jego trenerem jest trener, który można powiedzieć bez doświadczenia, tutaj cały czas był amatorem. I on tak boksuje. Cały czas, można powiedzieć, jest lotny, skacze, bije pojedyncze 2-3 ciosy, w pół dystansie klinczuje. No jest taki, mówię, można powiedzieć, troszeczkę może być niewygodnym, ale już chyba łatwiejszego zawodnika, że tak powiem, o taki tytuł już chyba nie będę miał. Ale też potrafi uderzyć, bo pamiętam jego zwycięstwo z Sylwestrem, to no bodajże był prawy sierp na skroń. Jednym ciosem, pojedynczym ciosem potrafi znokautować i to
aktualnego mistrza świata IBF w średniej. Tak powiedziałeś, jest to mistrz świata, później jest mistrz świata, z nim wygrał też przed czasem, ale tu jak tak powiedziałeś, wziął go, znokautował. Czyli na 25 walk wygranych 19 ma przed czasem, czyli trzeba tutaj uważać. Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy walka będzie w Everlastach. To i sama nazwa mówi, że tak jakby były rękawiczki na sankie, czyli praktycznie zero amortyzacji, goła pięść. Trzeba będzie uważać, no jest 19 walk wygranych przed czasem, a mogło być 5 przypadkowo może, ale te 14 to musiało chyba trafić, także no, trzeba będzie boksować bezpiecznie. No, mam doświadczenie już takie, którego nie chciałbym tutaj przypominać, że praktycznie jeden cios zdecydował o całej walce, dlatego tutaj trzeba będzie być naprawdę skoncentrowanym od początku do samego końca. Ale on ma jeszcze bardziej przykre doświadczenia, bo w niedługim czasie przegrał dwie walki przed czasem. Czyli też można, prawda? Powiedz mi, czy oglądając tego walki, zauważyłeś jakieś słabe punkty u Asikainena? No nikt nie jest idealny, na pewno ma tam słabe punkty. Widać, że w nie umie boksować przede wszystkim, ja też nie jestem półdystansowcem. Nie umie boksować w półdystansie, klim czuje. Może to będzie jakieś rozwiązanie, wychodząc szybko z półdystansu jakimś jednym ciosem, bo jednym ciosem na głowę, bo zdążyłem zauważyć, że w dwóch walkach był zamroczony właśnie po takim wyjściu, czyli z półdystansu, szybkie odejście, pół kroku do tyłu i wyjście z jakimś ciosem. Czy ja tak zrobię? Nie wiem. Przynajmniej tak będę może próbował na sparingach zrobić, ale praktycznie wszystko się okaże po pierwszej rundzie, jak ta walka się ułoży. Często masz problem w pierwszej rundzie, prawda? Jeszcze jakbyś wychodził, wygląda to czasami tak, jakbyś wychodził nierozgrzany. Nawet w Dzierżyniowie mówili, że tam poczułeś cios mocny. Też w pierwszej rundzie, potem z rundy na rundę zyskujesz przewagę i bijesz się coraz lepiej. A CKNN z kolei jest bardzo agresywny od początku. Czy zwróciłeś na to uwagę i czy jakąś specjalną taktykę tym razem inną braliście pod CKNN-a? Bo na pewno on będzie chciał się na ciebie rzucić od początku. Tak, no mam nadzieję, że jeżeli się nie zepnę i nie będę chciał mu głowy urwać, to będzie dobrze. Bo tak było w przypadku właśnie boksowania w Stanach, że po tym pierwszym ciosie od razu chciałem szybko mu oddać i to może było właśnie, że jak powiem, nerwy, chęć zrewanżowania się nie było dobrym doradcą. Czyli tu wyjdę naprawdę na luzie i w pełni skoncentrowany od pierwszej rundy, nie chcąc od razu mu, że tak powiem, urwać głowę, a wyboksować go, to wydaje się, że powinno być dobrze. Trzymać go w dystansie, boksować z nim w dystansie. On też nie lubi chyba pół dystansu, czyli może to będzie mi bardziej pasowało. Dobrze, żeś to powiedział akurat, że on tak od przodu, że może ruszyć, to tak myślałem, ale że on tak od razu od przodu atakuje, to tak może na to już nie zwróciłem uwagę, ale dobra wskazówka, dobra uwaga i na pewno coś wtedy na pewno to przedyskutujemy o tym. Mówiłeś na konferencji prasowej w Finlandii, że pamiętasz go z czasów amatorskich. Spotkaliście się kiedyś? Nie, nigdy się z nim nie spotkałem. Boksowałem z jego kolegą kiedyś na Mistrzostwach Europy, a tak... Nie, wiem, że tam doświadczenie ma dosyć duże. Ja go widziałem bodajże w Tampere na Mistrzostwach Europy, to było 99. I jeszcze gdzieś na jakimś turnieju. Już nie chcę teraz strzelać, ale wiem, że doświadczenie i czas przeboksowania na rynkach amatorskich ma dosyć duży. Zwycięstwo nad Asikainenem na pewno nie zagwarantuje Ci udziału w turnieju Super Six, ale oprócz tego tytułu Mistrza Europy zagwarantuje Ci bardzo wysoką pozycję w rankingach. I kto wie, gdzieś tam w przyszłości, może walką mistrza świata, gdzieś tam się mówiło o potencjalnej twojej walce z Artisonem, tak? Z Artisonem, więc ta walka teoretycznie może być taką furtką do poważnych, już nawet takich, no w sumie walka mistrza Europy już jest bardzo poważna, ale w przypadku zwycięstwa nawet chodzi o wygrę walką mistrza świata. Nie myślę, co będzie później, jak wygram. Teraz się skupiam na walce. Ostatnio tak myślałem, co będzie po walce i wyszło tak, jak wyszło. Teraz się skupiam tylko na walce. Jeżeli tę walkę wygram, to później przyjdą kolejne, że tak powiem, jakieś propozycje. Dzisiaj jestem z tym nastawiony tylko, żeby się dobrze przygotować i zawalczyć, i że tak powiem, zawalczyć zwycięsko. Tak, miałem walczyć już raz z Artisonem, tej walki nie doszło. Już później miałem w tym momencie miałem już drugi telefon, że znowu mam walczyć z Artisonem. Nie wiem, czy to jest jakaś gra czyjaś, ale w każdym razie i dobrze, że nie zrezygnowałem walki mistrzostw Europy,
bo ani nie zaboksowałby o Mistrzostwo Europy, ani nie zaboksowałby o Mistrzostwo Świata. Po prostu ktoś tu, że jak powiem, robi dołki, kopie mi po drodze, że jak powiem, do tego, żeby osiągnąć jakiś wynik. Myślisz o kimś z Polski czy z zagranicy? Wydaje mi się, że nawet o kimś z Polski. Nie będę ukrywał, nie będę rzucał nazwiskami, bo każdy się powinien domyślić, o kogo chodzi, ale chodzi tu na pewno ktoś, że jak powiem, z Polski palce w tym macze. To jest życzliwy. Życzliwy. Najgorzej mi to boli, że zamiast dojść do porozumienia i w jakiś sposób współpracować ze sobą, bo boks zawodowy. Jaki to jest boks zawodowy w Polsce? Jeszcze boksu zawodowego, to, że jak powiem, jeszcze nie ma, tak się nie rozwinął. A tu najlepiej, co im wychodzi, to, że tak powiem, robienie sobie pod górkę. Tym polskim i naszym, że tak powiem, ludziom, którzy promują ten boks zawodowy. Piotrku, na ringach zawodowych tak naprawdę trudno powiedzieć, że nic nie osiągnąłeś, bo masz jedną porażkę i prawie 30 zwycięstw, ale nie pokonałeś nikogo, kogo mógłbyś pokonać, czyli z zawodników typu Asikainen. Dostałeś tak naprawdę jedną szansę z kimś bardzo dobrym, ze Stevensonem. No nie udało się po prostu. Już nie chcę się powtarzać, że 4 razy wygrywałeś z Kuziemskim na ringach amatorskich, prawda? Ale tak naprawdę to jest, może być twoja druga i ostatnia szansa, prawda? Nie, no tak, dobrze powiedziałeś. Druga i ostatnia szansa. Tak właśnie to może wyglądać, ale mówię, nie chcę wybiegać w przyszłość. Ja mam wygrać, także innej opcji nie biorę. Nie wiem, nie ma sensu wyjścia do ringu i myślenia o tym, że tą walkę przegrać. Nie wiem, zgaszę, zawinąć i do domu pojechać. Nie, no ja wychodzę pod, wiadomo, że ta gasza też jest bardzo ważna, bo nie ukrywam, ale po to trenuję tak ciężko, żeby tą walkę wygrać. No, nie ma innej opcji i na dzień dzisiejszy nie chcę myśleć, co będzie później. No to powiedz tak na koniec, w wielkim telegraficznym skrócie, jaki jest plan taktyczny na walkę z Asikainenem? Czy to będzie walka z dystansu? No, wydaje mi się, że raczej tak. Krótko mówiąc, taktyka jest taka, żeby wyjść i wygrać, a tak dosłownie mówiąc, to on boksuje w dystansie, ja też boksuję w dystansie, ale będę chciał może wywierać, nie wiem, presję. To jeszcze tutaj z trenerem już taka wstępna wersja była, żeby może boksować na pressingu. Później taka wersja przyszła, żeby może czekać na niego. Także mówię, to jeszcze ostatecznie siądziemy, obejrzymy jeszcze jego parę walk, zaczniemy sparować, zobaczymy, co lepiej będzie wychodziło. I wtedy, można powiedzieć, do końca coś tam uzgodnimy wspólnie z trenerem, jak wyjść i żeby wygrać tę walkę. Dziękuję. W takim razie życzę Ci powodzenia. Nie, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z boksu.